poezja, pierwsza nagroda, pan Grzegorz Baczewski, Godło Aurelius. Trwoga ujawnia nicość, Martin Heidegger, grób filozofa. Kiedy pisał Das Sein ist Sein zum Tode, nie wierzyli mu, żyli jakby śmierci nie było. Na wielkim jarmarku świata kupowali, sprzedawali rozkosze i cierpienia, byle zapomnieć. Nawet gdy zabijali, tak okrutnie jak w Auschwitz, wypierali się nicości, nazywali ją szyderczo ostatecznym rozwiązaniem. Jego grób krzyczy, byłem bytem ku śmierci, oto dowód, nie wierzymy. W dniu dzisiejszym znajdujemy się w Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie, gdzie rozstrzygnięty został 37. już konkurs ogólnopolski, literacki imienia Józefa Ignacego Kraszewskiego. W tegorocznym konkursie wzięło udział ponad 300 osób. Konkurs cieszy się dużą popularnością. Z roku na rok mamy tych prac coraz więcej. Zachęcam wszystkich Państwa do udziału w kolejnych latach, w kolejnych edycjach naszego konkursu. Tegoroczne spotkania trwające przez 5 dni miały bardzo interdyscyplinarny charakter, gdy je otwieraliśmy wernisażem malarskim pani Danuty Koszonko, również autorki poezji, podkreślaliśmy, że sztuka jest syntezą różnych dziedzin. Podziwialiśmy poezję, spotykaliśmy się z autorami Grzegorzem Szupilukiem, Andrzejem Chalickim, Pawłem Borkiem, dyrektorem naszej Miejskiej Biblioteki Publicznej, autorką panią Agnieszką Panasiuk. Chciałbym wszystkim Państwu bardzo podziękować organizatorom, wśród których jestem i ja, pełniąc zaszczytną rolę prezydenta miasta, ale wśród których tę największą pracę wykonali przedstawiciele literackiego klubu Maxima oraz Bielskiego Centrum Kultury. Dziękuję Państwu za to bardzo. Takie same podziękowania kieruję wobec jurorów naszego konkursu. Chyba największe należą się w naszym wspólnym imieniu uczestnikom konkursu. 37 lat podlaskich spotkań literackich to na pewno 37 lat pięknego spotkania ze sztuką przez duże S. Ludzkość zawsze odczuwa dwa największe głody w swojej historii. Głód ten, który może zaspokoić ciało, i ten głód, który zaspokaja ducha, tęsknoty, marzenia, myśli. A ten głód właśnie ducha w jakiś sposób oddaje człowiekowi swoją wdzięcznością sztuka. Thank you.